Skurra, furra, pasa ty komura. Witam, witam serdecznie w kolejnym ogrodowym vlogu. Nazwijmy to może sobie ogrodowy vlog, tym razem ten odcinek. Witam was MGR z Passata Ogrodnika, którego sobie fajnie ogarniamy, z którego prowadzimy serię. Myślę, że chyba przy serii 7-8 już powinno być odpalanie, także naprawdę sporo cierpliwości, bo musi ktoś przyjechać, kto mi pomoże ogarnąć rozrząd. Ja przygotuję wszystko. W weekend będziemy przygotowywać silnik do dalszej reanimacji, nazwijmy to. Przygotujemy go pod ściągnięcie rozrządu. Poluzuje się tam pompę wspomagania, żeby ściągnąć pasek klinowy. Zrzucimy oleje, założymy świece i będzie się ogólnie działo. Następny odcinek poświęcamy tylko i wyłącznie silnikowi. I też jeszcze w tym samym odcinku chciałbym założyć pompę paliwa, bo bak jest bez pompy paliwa, bez tego nie odpalimy. Sprawa oczywista, nie? Dobrze, zadajecie sobie teraz pytanie, MGR, o co chodzi? Wynająłeś garaż, wynająłeś tutaj elegancko, fajne miejsce, a ten garaż miał być dla Staszka. A Staszek w nim nie przebywa, tylko przebywa w nim ten oto gruzik, Passat B3. I co? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? I proszę to wyjaśnić. Dobrze, już lecę z pomocą i wyjaśnię. Wyjaśnienie jest tego typu, że kupiłem sobie tego Passata okazyjnie od mojego klienta, który, jak wiecie, parę dni temu też dostał paczkę przed zakupem tego Passata. I tak zagadałem, czy by chciał sprzedać, fajnie, elegancko. I sobie pomyślałem, że tak, zbliża się urlop. Na urlopie coś trzeba będzie robić. Na pewno nie będę siedział w domu i się nudził i siedział i grał w jakieś stare gry, które przechodzę, kurde, wszystkie po 50 razy jedne i te same. Więc bez sensu troszeczkę, żeby siedzieć w domu, patrzeć się w telewizor, patrzeć w kompa, jeść i spać. O, i taki urlop. Bo nigdzie nie pojadę, bo są koty i też nie za bardzo jest sezon na to, żeby gdzieś jeździć, bo jest zimno i jest w ogóle trochę tak dupowo, bym powiedział, patologowo. Dlatego sprowadziłem sobie tego Passata, żeby się nie nudzić przez urlop, który miałem teraz. Tak przy okazji, to kolejny urlop zbliża się w marcu, w połowie marca się coś szykuje. Muszę tam zobaczyć na grafik, co, jak stoimy w ogóle z tym wszystkim. To też czasem się dowiecie. I właśnie tutaj była ta dłubanina, taka ciekawa, przez ten cały urlop, co miałem, tak fajnie się tutaj to wszystko kręciło. Przybyło was na kanał 5000 ludzi, normalnie 5 koła was jest na tym moim tutaj śmiesznym kanale. Ale tak wam się do tego stopnia spodobała ta seria, że ogrodnik zarobił na siebie już prawie 250 tysięcy wyświetleń. Gdzieś koło tylu będzie, no 250 chyba niecałe, czy 230, 220, ale coś już się zbliżamy tak do 250. I trzeba powiedzieć, że ten Passat no zrobił mega furorę, jeśli chodzi o w ogóle ten mój kanał, co się tutaj kręciło i te wszystkie filmy od początku, nawet patrząc na te filmy ze Staszkiem, nie były już tak dla was ciekawe, jaki był ten Passat dla was tutaj w tym momencie. No porównując filmy Staszka, a porównując przez tydzień, co się tylko kręciło z tym Passatem, to Passat wyprzedził oglądalność Staszka chyba o 5 razy, dobre. takie odnoszę wrażenie. Ale to by trzeba było liczyć statystyki, wszystko, a to nie pora teraz na to, nie? Chyba że dociekliwi są, to dociekliwi policzą sami i zostawią wyniki w komentarzach pod filmem, a są tacy, co się nazywa. Dobrze, więc tak, na czym to żeśmy skończyli? Dobra, najwyżej będę się powtarzał, ale najprawdopodobniej chyba skończyliśmy na tym, że stoi właśnie Passat w tym garażu. A Staszek, panowie, właśnie, co to była za huśtawka nastroju u mnie ostatnio, że dałem takiego posta, że słuchajcie, no nie wiem, co dalej ze Staszkiem będzie, bo trzeba było go remontować, naprawiać, może zrobimy jakieś donejciki, jakąś zrzutkę i coś będzie fajnie i być może też będziecie mogli jakiś wkład w to mieć, nie? Sprawa jest tego typu, że jak przespałem się po tym wszystkim, po tym jak zostawiłem tego posta, to taki ten post był średni, można powiedzieć. No tam swoje żale wylewam, ojej, Staszka jeszcze boli to, jeszcze trzeba robić tamto, trzeba robić tamto. Był link do PayPala, był zapowiedź, że założę tip donation, o Jezu, jaki MGR biedny i wszystko i tak dalej. Budzę się, słuchajcie, rano, w 4:30, następnego dnia po tym, jak zostawiłem tego posta. I wiecie, co ja sobie myślałem z tym wszystkim? Powiedziałem nie, mam to w dupie, nie będę brał od was pieniędzy. Po prostu będę się trzymał dalej swoich zasad, tych, których się trzymałem, i jeżeli coś będę chciał w życiu osiągnąć, to spróbuję sobie na to sam zarobić przede wszystkim. Zarobię sobie na to sam, choć nie wiadomo jak długo by, powiedzmy, jakiś cel miał trwać, ale w każdym razie pieniądze ja zbieram sam.
nie chcę waszych pieniędzy. Nie to, że mam do was jakieś ale czy coś, bo to pieniądze widzów, wszystko. Wy też musicie się za każdą złotówką naganiać. To nie jest tak, że wiesz, że no chyba, że ktoś z was ma powiedzmy jakiś spadek, tak? To ciotka z Ameryki przesłała 45 milionów, tak? Sobie siedzicie w domu i kasa się procentuje na koncie, no to wtedy inna sprawa. Jak sobie śpicie na pieniądzach, to jest zupełnie inaczej wtedy, ale jeśli chodzi o ludzi tego typu, którzy sami chcą zarabiać na swoje różne zachcianki, to po prostu tacy ludzie odczuwają lepszą satysfakcję z tego, co po prostu mają. Także ja wiem, że ja zarobiłem na to, zarabiam na utrzymanie samochodów, na rachunki, na wszystko i jest po prostu z tego lepsza satysfakcja. I jak ja bym miał brać od was pieniądze i sobie myśleć, aha, to w takim razie mam w dupie swoją robotę, mam wszystko i tak dalej, bo nauczę się brać pieniądze od widzów, tak? I będę liczył, będę stawał na przeczucie, że o kurka wodna, coś jesteście nie halo, w tym miesiącu miało być, nie wiem, no 10 tysięcy złotych na piwku, a okazuje się, że nie ma. Okazuje się, że jest nagle rozczarowanie, z czego ja będę żył, z czego zrobię opłaty, wszystko, wy mi kasy nie dajecie. Normalnie. Wiecie, i nie o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Jeżeli ja zarabiam sobie coś na siebie, to mam to po prostu dla siebie, a nie od was. I teraz tak, przemyślałem sobie kilka spraw, co to będzie ze Staszkiem, co będzie z Ogrodnikiem, bo się troszeczkę zaczynacie niepokoić. Zauważam to też, między innymi po komentarzach, jakie zostawiacie, wiadomości, wszystko. Sprawa numer jeden. Staszek z nami zostaje, będzie remontowany i najprawdopodobniej na początku marca coś się być może uda i uda nam się zrobić przednią zawiechę. A przednią zawiechę, na przednią zawiechę to szukam jeszcze optymalnego warsztatu, który to zrobi za w miarę rozsądne pieniądze, bo w Polsce jest tak, że już coraz więcej kasy chcą ze mnie ściągać, jak jeżdżę tą S-klasą po warsztatach, dlatego już będę powoli się wycofywał z Polski i szukał coś tutaj na miejscu. Ceny praktycznie podobne, a mentalność jest troszeczkę inna, więc może popróbuję tutaj trochę. Zobaczymy co i jak, ale ASO zdecydowanie odpada. W ASO, słuchajcie, tutaj biorą 140 euro jedną roboczą godzinę. Niezależnie od tego, co w samochodzie jest do wymiany. 140 euro godzina. I nawet jeżeli samochód wjedzie i robocizna będzie trwała pół godziny, to i tak ryczałtowo trzeba zapłacić 140 euro. Halo, panowie, Asio, co słychać? I właśnie taka jest u nich stawka roboczogodzina. Wielu z was napisze, że MGR to normalne, że tyle kasu. Mówię, no spoko, niech będzie normalne, ale po co ja mam przepłacać, jeżeli dam do mechanika, który ogarnia Mercedes, a sobie poradzi z tym wszystkim równie dobrze. Coś w tym stylu, nie? I teraz tak, Staszka będziemy remontować, będziemy ogarniać. On będzie cały czas praktycznie do warsztatów tylko jeździł. Najbardziej co się w nim śpieszy, to przednie zawieszenie, bo już kurde puka na wszystkich stronach. Najprawdopodobniej nie wiem, czy tam sprężyna nie pękła przypadkiem w lewym tym, ale w każdym razie będę go wywoził na lawetach tylko już do warsztatu. Do momentu, aż już będzie można nim bezpiecznie jechać. Po wymianie całego przedniego zawieszenia. Tyłu robić nie muszę, tył jest w porządku, tył zostawiamy. Tył był sprawdzany dwa razy na hamowni, także wszystko tam na tyle jest okej. Co do Ogrodnika, seria będzie dalej kontynuowana, dalej będziemy go ogarniać, dalej będę czekał na wasze porady, na wasze komentarze ambitne, jak dalej z tym Passatem robić. Już wszystko wiem mniej więcej, jak przy silniku poogarniać dzięki waszym poradom. Niektóre porady będę musiał zapisywać na kartkę, bo tyle jest tych komentarzy, tyle jest tych pomysłów waszych fajnych, że fajnie jest słyszeć to, że macie pojęcie na ten temat, dlatego będę sobie zapisywał, żeby w razie czego nie zapomnieć, nie? Że aha, załóżmy, nie wiem, widz Józek napisał to, widz Heniek napisał tamto, widz Marek napisał to i jeszcze Krzysztof napisał to czy tamto, nie? I wszystko się przydaje, tylko po prostu trzeba to zapamiętać, bo komentarzów jest jak ruskich wojsk na tym moim kanale ostatnimi czasy, nie? Dobrze, dlatego chciałem was w tym vlogu uspokoić, że wszystko zostaje po staremu. Nie będę już miał kucztawek na stroju i będę się trzymał po prostu tego, co się trzymałem wcześniej. Nie będę brał od was pieniędzy. Jeśli coś chcę, to zarobię sobie na to sam. Dzięki temu mam lepszą satysfakcję i chcę, żeby Staszek został, bo możecie się śmiać, ale ja się naprawdę do Staszka tak emocjonalnie przywiązałem.
Ja się naprawdę tak emocjonalnie do niego przywiązałem. Te wszystkie filmy, które ja nagrałem na jego temat, jeszcze jak na moim retro kanale pokazywałem dawno temu, te pierwsze takie wstępne ogarniania, można powiedzieć, choć takie pseudo ogarniania, nie? Czy to te były te wycieraczki, czy to te listwy były ściągane, czy tam filtry wymieniałem, czy ogarniałem tak ogólnie sobie wnętrze, robiłem sobie taką dłubaninę, można powiedzieć, to szkoda, żeby to wszystko tak poszło na marne, ten cały klimat, który już ten Stasiek tak rozpoczął, tak? Bo to jest dla mnie specyficznym Mercedesem, jest dla mnie Mercedesem, który ma dobry kawał historii, choć pominę akurat ten kawał historii z tymi właścicielami, bo to akurat jest trochę na co innego, na inny odcinek tego typu gadanie. Dużo ludzi tego Staszka wyzywało, przeklinało i przeklinają go do dzisiaj, a dlaczego na przykład nie przeklinacie poprzednich właścicieli, którzy go tak do tego stopnia doprowadzili? To nie samochody są winne, że tak wyglądają. To tylko winni są właściciele, którzy oszczędzali na naprawach. Samochód nie jest nic winien, ale wy twierdzicie, że to są wszystko padaki, to są padliny, złomy. Być może, ale wszystko to stało się do tego stopnia, że to ludzie zaniedbali. Staszka doprowadzili ludzie do takiego stopnia, on się sam nie doprowadził do takiego stopnia. To jest rzecz martwa. Samochody to są rzeczy martwe. Oczywiście, bo to nie myśli za nas. Choć te nowe zaczynają już za nas myśleć. Te komputery, te faszystowskie technologie w tych nowych, tych to te śmierdzące chińskie plastiki, co jeżdżą teraz. Normalnie. Tak, o. I właśnie. Ludzie doprowadzają do tego stopnia te samochody. Ich się powinniśmy czepiać. No, jak jest to? Dlatego chciałem właśnie jeszcze raz podkreślić, że uspokajam was w tym vlogu, że wszystko zostaje po staremu jak trzeba. Teraz w ten weekend zaczniemy ogarniać silnik, jak już wspominałem chyba na początku tego odcinka, a chyba o tym mówiłem. I będzie się dalej kręcić to, co się kręciło. Fajnie wam się to ogląda, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie oczywiście pozostać na tym kanale. I mam na swoim kanale teraz dwa rodzaje widzów. Są widzowie, którzy przyszli tutaj dla ogrodnika, i są widzowie, którzy przyszli też dla Staszka. Dla Tadzika, no Tadzik z ogrodnikiem to mają wiele wspólnego, ale w każdym razie jest rodzaj. Są podziały widzów na Staszków i na ogrodników. Dlatego dla ogrodników będzie też seria robiona, dla Staszków też będzie seria robiona. Będziemy robić zawieszenie, choć te remonty Staszka będą polegać raczej tylko na tym, że będę raczej robił zdjęcia, będę kazał zdjęcia robić, bo jeżeli gdzieś tam będzie warsztat, a ja będę daleko bardzo, to nie będę w stanie akurat ze swojej roboty się zrywać i jechać na warsztat i latać z kamerą dookoła samochodu, tak, żeby nagrywać, co tam mechanik gada, bo tutaj tak w Niemcach trochę trzeba uważać z tym nagrywaniem, ale to już też osobny temat. Dlatego jak zrobią, to będę kazał, żeby, nie wiem, jak przepraszam, jak wymienią te zawieszenie, to żeby zanim założą koła, to żeby zrobili zdjęcia, o, na przykład coś na takich zasadach. Mam nadzieję, że i dyfer ogarnę, że nie zerżną mnie tutaj na pieniądze, nie wiadomo ile, w każdym razie z Polski trzeba powoli się wynosić, bo coraz drożej tam wołają, widzą, że typ przyjeżdża z klasą, to trzeba z niego zerżnąć kasę, no. I tak właśnie panowie z W140 i z S-Class, i z drogich samochodów mają niestety pod górkę. Bo jak macie takie samochody, to musicie mieć kasę, musi się hajs składać w portfelu. Wiadomo jak jest, nie? A to, że ludzie jeżdżą S-Classami, to nie znaczy, że muszą być milionerami. Tylko pasjonatami, jak na moim kanale właśnie, które wystąpiły 140, co nie? Dobrze, panie, panowie, wszystkie dzieci, mam nadzieję, że się rozgadałem. Dobrze, mam nadzieję, że wszystko dobrze wyjaśniłem, co jak trzeba. Decyzja ostateczna zapadła taka, że Staszek z nami zostaje. Nie będę go sprzedawał, nie chcę go sprzedawać. Za dużo z nim przeżyć było i nie może po prostu to pójść tak sobie, o, na marne. No i co? Nawet jakbym go wystawił, nie wiem, co ja 2000 euro za niego wezmę? 2-3 tysiące euro? Może więcej, może mniej. Ale co? Sprzedałbym go? Jaka by była potem z tego frajda, satysfakcja? Miałbym oddać komuś zrobioną blacharkę, którą z nim zrobiłem? No tak nie bardzo trochę, nie? Dlatego jak już ogarnąłem blacharkę, to jeszcze ogarniemy mechanikę, jeszcze ogarniemy na samym końcu kosmetykę, ale wnętrze to w ogóle zostawimy na sam koniec. I po trochę,
jeszcze tak z dobry rok inwestycji i będzie i powinno być dobrze. Dlatego, jak już wspominałem, na początku marca lub gdzieś tak w połowie marca spróbujemy zrobić zawieszenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nakręciłem sobie jeden temat, może coś z tego wypali, albo i nie. A jak nie wypali, to też mam alternatywne wyjście, o czym też się dowiecie, no, w odcinkach kiedyś, co tam będę nagrywał, nie? Na bieżąco co. Dobra, to tyle z dzisiejszego vloga. Dzięki za wysłuchanie. Także ogrodnicy subskrybować i Staszki subskrybować. A jak nie, to nie. Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.